Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie trochę o królikach. I pokażę Wam, co zaczynam budować. Więc już do tego przejdziemy, budować. Może bardziej z czym zaczynam przygodę. Cześć piesku, tam, ty też ciekawa jesteś? Tak? A, mianowicie zobaczcie. Jak możecie zauważyć po tytule, że Jakob się bierze za budowę wędzarni. Budowę, kurczę. Wycięcie wieczka. Zrobienie kilka tam dziur na drut i będzie wędzarnia. Tu co zakupiłem też właśnie drewno. Tu mamy tak, trzy worki z olszyny, z olchy, a jedno jest z buku czy z dębu. Bóg, nie, kurczę, nie, dąb. To jest dębnica, że jakoś tak to pan mówił. To jest dębu, a to jest takie moje z wiśni, ze śliwki. Trochę takich właśnie, co obcinałem na wiosnę drzewko, więc to się wszystko schnie. No i co, będziemy zaczynać te przykłady z wędzarką. Teraz za was takie pytanko, prośba, czy macie jakieś z tym doświadczenie? Czy wiecie, z czym to się mniej więcej je? To całe wędzenie. Bo ja jestem po prostu w tym lajkiem, więc po prostu ze mnie jest czysty amator. No jest akurat beczka po lakierze, ona jest dobrze wymyta, ale ja ją jeszcze wypalę. To jest obowiązek i dokładnie jeszcze ją przed tym umyję. I właśnie no jak umiecie wędzić, macie jakieś fajne te zaprawy, czy jak to się tam te slanki właśnie przed wędzeniem jakieś sprawdzone, to byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście to napisali na Messengera bądź nawet na maila, jak nie macie Messengera, bo z chęcią bym się czegoś nauczył, dowiedział, ponieważ nie chcę popełnić jakichś głupich błędów, bo wiem, że błędy będą na pewno po początku. Ale będę się starać zrobić ich jak najmniej. Też chcę właśnie iść w przyszłym roku na kurs wędzarski, więc tam się też pewnie czegoś nauczę, bo w tym roku już niestety nie dam rady pójść, więc dopiero pójdę w przyszłym roku. Więc jak macie jakieś doświadczenie w tym, popytajcie dziadków, jak bardzo bym was poprosił o jakieś fajne receptury, bo bym był. Tak, oczywiście, no, jak są jakieś tajne, no to nawet o nich nie wspominam, nie tylko taki, jak wiecie, jak ktoś po prostu chce się z kimś podzielić, no to z chęcią się czegoś dowiem ciekawego i zaczniemy wspólne wędzenie. Tutaj nie przeszłem bez powodu, ponieważ wędzarka stanie w tym miejscu, wam pokażę. To są malinki. Stanie wędzarka w tym miejscu, tutaj najprawdopodobniej. Będzie wędzarka, abeczka, a tutaj będzie ten kanał, jak to się tam zwie, dymny czy wędzarski, nie wiem. Ej, nie jedz trawy, ty później wymiotujesz, idź do budy, dalej, idź stąd, do budy, wega, idź do budy, tu nie wolno. Idź. No, podrap się, podrap. Dobrze, dobrze. No, tu będzie ten kanał, będzie miał około 2,20 m bodajże. Tak właśnie tutaj z kolegi właśnie opinii skorzystałem z informacji. Tu właśnie będzie stała wędzarka. Mogę wędzarkę robić już bardziej gdzieś przy płocie, ale nie chciałem tak na widoku. Więc będzie w tym miejscu. To też będzie ten fajny rozstęp. No. To jest na razie taka będzie wędzarka wstępna. Chociaż wiem, że to właśnie wędzarki i zbeczki są bardzo dobre. No i tanie. Ja tą beczkę kupiłem za 30 zł. Drewno po 12,50 i worek, czyli udałem razem 25 zł. No. Więc to nie jest jakiś duży koszt. Zobaczymy, co z tego ciekawego mi wyjdzie, bo już chcę właśnie w wakacje coś zacząć wędzić,
Tylko chcę, żeby to drzewo było potężnie, jeszcze raz potężnie suche. Potężnie, kurde, Lesiaku powiedział, bardzo suche. No. No jest suche, ale wiecie, lepiej jak tak sobie doschnie. Najlepsze właśnie jest takie drewno kilkuletnie. No. Ta olszyna właśnie bardzo szybko się wypala i dlatego postanowiłem wziąć worek jeszcze takiego, ten dąb chyba to jest, tak, tego dębu. Worek i właśnie tak ten pan mi też polecił, bo mówi, że się wypala szybko, a tak, że taki 2-3 klocki wrzucić na palenisko, to będzie idealnie. No. No nie jest to wędzanie jakaś profesjonalna, ale może kiedyś coś lepszego zbudujemy w tym właśnie gdzieś miejscu. Mam taki zamysł, albo w tym miejscu taką fajną wędzarkę. Ja w ogóle lubię zapach wędzarki. Lubię w ogóle wędzonki, to ja kocham. Po prostu no jest to dla mnie najlepsze wędlina, jak kiedykolwiek jadłem. Już w sklepach to wiecie, 2 dni już jest po wędlinie. Taka wędzonka leży tydzień, dwa i naprawdę nic ją nie sieknie. Dobra. Drugą sprawą jest znowu oczko. No zobaczcie, no, leję wodę z kranu już, ponieważ nie jestem w stanie wyrobić z wodą ze studni. Leję wodę 3 razy dziennie, a zobaczcie, dzisiejszą sytuację. Tu nawet widać poziom wody, jest taki, tego, o, tu, a był, do tego kamień jest czarny, są te glony, dzisiaj był taki poziom. I tyle właśnie zeszło tej wody przez dzień. To z tego, że ja wleję taki poziom wieczorem, jak przez cały dzień tej wody ucieka i tak, więc ja nie jestem w stanie tego właśnie nadrobić, więc nie wiem, czy jest gdzieś dziura, czy naprawdę po prostu paruje ta woda, bo to jest 30 stopni, więc możliwe, że to paruje. Dobra, już idziemy tu do hodowli, wchodzimy. A tam kuraki. Melona jadły. Jadły melona. Dzisiaj w ogóle kurki jakieś miały wysyp, bo było aż 10 jajec. Nie, 9. 9 jajec, 2 od przepiórki. Nie wiem, czy coś ci jeszcze przepiórki zniosły, czy nie. Dobry melonik? Jedz, jedz. Ej, jajeczka są, czy nie ma? A nie? Nie ma, kurczę, coś ci wyniosły mi te przepiórki. No co tam, gdzie tam wchodzisz, jakby widzieć nie umiesz. Coś mi się przepiorasy wyniosły. Ale mają prawo. To nie jest maszyna, nie? Dobra, przechodzimy już do tematu królików. Pytanko. Mamy teraz upały. I czy jest sens to miejsce zakasać? Według mnie jest to męczarnia dla samicy. W takie właśnie gorączki, jakie są teraz. Ja osobiście nie będę zakasał samic nowozelandzkich czerwonych tych. Ani już tych, ani tej. Poczekam sobie na przykład do końca z sierpnia do września, żeby trochę te upały ustąpiły. I wtedy może zakocimy samicę. Nie chcę samic męczyć. Samica się bardzo wtedy męczy, ma wysoką temperaturę ciała. Więc nawet takie butelki ani nic takiego im nie pomaga. Więc nie wiem, czy jest jakikolwiek sens, żeby je zakacać. W ogóle takie króliki jak samce, one to naprawdę odczuwają bardzo mocno. Nawet takie samice pierwiastki, takie gorączki. A pomyślcie sobie, co ma taka samica. Samica właśnie taka, co ma w brzuchu młode, co ma o wiele większą temperaturę niż taki królik. A przypominam, temperatura 46 stopni w ciele królika. To jest dla niego śmierć. Też możecie mieć powód, na przykład, że samica odrzuci młode. Ponieważ będzie jej za gorąco, ona się nie będzie chciała tym w ogóle opiekować. Po prostu wykoci się, ale odrzuci, zagryzie i tyle. Ponieważ będzie jej za gorąco. I ona się nie będzie opiekować. Drugą też wypadkiem może być, że samica nam się nie zakoci z takiej gorączki. Nie ma ochoty po prostu.
i nic z tego. Więc dla mnie zakacanie samic na okres właśnie letni jest zamknięte. Robiłem ten błąd właśnie jak zaczynałem hodowlę. No i widziałem, że nawet te młode się męczyły bardzo. Już nie mówię właśnie o tych samicach, gdzie młode co chwilę do cyca lecą, a samica ucieka, jest gorąco. No. Już o tym nie mówiłem. Tu właśnie zobaczcie, jak samica leży. Gorąco, jest wieczór. 27 stopni. Upał. Słońca nie ma, proszę bardzo. Zachmurzyło się i jest 27 stopni. Proszę bardzo. Więc zróbcie jak uważacie, ale ja nie będę zakracał na razie żadnych samic. I nie pytajcie mnie, czy będę właśnie nie zakracał, bo informacja jest zawarta w tym filmie. Dzień dobry. Ale korn do takiej dyskusji, że nie wiem, już uciekam. Jako sprawdzałem, czy są jeszcze jakieś jajka prawdziwe od tych podkładek. No. Te kurczaki to bardzo fajnie mają. Jest dobrze. Dzisiaj w ogóle ta pogoda taka jakaś dziwna jest. Myślę, czy dzisiaj nie wziąć tutaj nie popsikać tam przycie jeszcze. Ale boję się, że będzie deszcz padał. Chociaż zaraz zobaczymy temperaturę na telefonie jaka jest. Pogoda jaka jest. No tu muszę podlać brukiel na pewno. Ponieważ to właśnie ją rozrzedzałem i tak przesadzałem delikatnie. No tak to właśnie wyglądało. Gnojówka się robi. Dobra kochani. W tym odcinku byłoby to już na tyle. Myślę, że się podobało. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Daj widzę łapę. Daj widzę łapę. Tak, to jest dla was łapka. No daj łapkę widzą. Daj. Tak. No. Siemka.